Polskie kino wstaje z kolan. W audycji Coś obejrzanego w Akademickim Radiu Luz bardzo często, gdy mówimy o polskich filmach, staramy się uciekać od tej tezy, że coś jest dobre jak na polskie warunki, ponieważ polskie kino ma doskonałe tradycje i jak widać po ostatnich produkcjach, z tych produkcji, z tych tradycji jak najlepiej korzysta. W związku z czym dzisiaj będziemy się skupiać na tym polskim kinie z zupełnie nowej, nieodkrywanej strony. Od wczoraj na ekranach polskich kin można obejrzeć film Wieża Jasny Dzień w reżyserii Jagody Szelc. Film, który już jest, który gdzieś był tam, pojawiał się na festiwalach od zeszłego roku, a teraz ma szansę oczarować polskie widownie. Czy tak jest w rzeczywistości? Sprawdzimy za chwilę. Audycję prowadzą Anna Lalka i Józef Poznar, a realizuje to wszystko Igor Macierzyński, więc zostańcie z nami. La photographie c'est la vérité. Et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. It's very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say. Coś obejrzanego. W Akademickim Radiu Luz rozmawiamy o filmie Wieża Jasny Dzień. Debiut reżyserski młodej artystki Jagody Szelc, która wcześniej nakręciła kilka etiud studenckich i teraz bierze się, no cóż, w swoim debiucie bierze na warsztat coś naprawdę trudnego. Tak mogę to określić, ponieważ sam film w swojej esencji jest prostą historyjką, która opowiada o takim punkcie wyjścia, że jest sobie małżeństwo na wsi. Tutaj widzimy piękne ujęcia z Kotliny Kłodzkiej. Znowu Dolny Śląsk zachwyca swoimi krajobrazami na ekranach polskich kin. No i przychodzi taki czas, kiedy ich dziecko idzie do pierwszej komunii świętej. W związku z tym zapraszają swoją najbliższą rodzinę i zaczynają dziać się rzeczy niestworzone. Razem z nimi przyjeżdża siostra Kaja, która od samego początku jest postacią bardzo tajemniczą i myślę, że w pewnym sensie ona zaczyna taki wątek tajemniczości w filmie i budowania niepokoju, który no nie jest nieprzerwany od samego początku do samego końca. Wręcz rośnie i sama jej postać, która jest związana z córką głównej bohaterki Muli, graną przez Annę Krotowską. I właśnie okazuje się parę rzeczy, które właśnie wiążą fabułę. Złoty Lew na zeszłorocznym festiwalu filmowym w Gdyni za debiut i scenariusz, a także tegoroczny paszport polityki w kategorii film. Ponadto dość duże wyróżnienie, jakim było pojechanie na tegoroczne Berlinale, gdzie dumnie reprezentowano Polskę obok twarzy Małgorzaty Szumowskiej, która zdobyła Srebrnego Niedźwiedzia. Mieliśmy właśnie także dzieło Jagody Szelc i ono zachwycało widownię, ponieważ jest to film, który... przede wszystkim, gdybyśmy mieli zamknąć ten film w jakimś jednym sloganie, jednym haśle, jest to film nie do interpretacji. I nie ma też chyba określonego do końca gatunku. Zresztą sama reżyserka określa go na początku dramatem psychologicznym, ale też thrillerem, nawet horrorem, a sama mówi, że lubuje się w kinie filozoficznym. Zdecydowanie da się tam wyróżnić elementy kina filozoficznego, jak w każdym filmie, który jest tam otwarty na wszelkiej maści interpretacji, gdzie nie ma właściwej, i to będziemy na każdym kroku zaznaczać, że nie da się tego filmu w jakiś sposób określić tym, czym on jest tak naprawdę. Jeśli chodzi o gatunek, na pewno bardziej niż horror to elementy psychologicznego thrillera tam znajdziemy. Myślę, że uważny widz odkryje tam na ekranie pewne elementy, które są żywo zaczerpnięte, nawet nie tyle z Lyncha, bo myślimy zawsze o Lynchu, Davidzie, gdy mówimy o kinie psychologicznym, o takim thrillerze powiązanym z dramatem osobistym, ale tam na pewno będzie też Żuławski, na pewno tam znajdziemy elementy, może i z Romana Polańskiego, ale mimo wszystko ten film w żaden sposób nie czuje się, jakby był jakimś patchworkiem poprzednich prac. Myślę, że ona też chciała zaznaczyć, miała okazję, bo dano jej okazję stworzenia filmu autorskiego i myślę, że sama mówiła o tym, że chciała to wykorzystać w 100%, po prostu pokazać swoje filmowe ja. No i ja szczerze mówiąc nie widziałam aż tylu odniesień do innych reżyserów, więc wydaje mi się, że osiągnęła to, co chciała. Do innych reżyserów odniesień nie było, ale do wszelkiej maści motywów religijnych, filozoficznych, a także historycznych było mnóstwo i przyjrzymy się im za chwilę. Coś obejrzanego.
Przyjdź w taką noc i Krzysztof Zalewski na antenie akademickiego Radia Luz, a my w audycji Coś Obejrzanego rozmawiamy cały czas o filmie Wieża Jasny Dzień w reżyserii Jagody Szelc. I na wstępie należałoby zaznaczyć, że im dłużej, że w sumie tak jak 95% filmów, o których tutaj rozmawiamy, to są filmy, o które najlepiej pójść do kina, nie wiedząc o nich nic. I faktycznie, gdyby pójść na Wieżę Jasny Dzień, najlepiej pójść na ten film w ciemno, nie czytać opisów fabuły, nie nawet można obejrzeć zwiastun, który od jakiegoś od 2 tygodni gdzieś tam w dobrych kinach figuruje przed większością filmów, bo zwiastun absolutnie nic o tym filmie nie mówi. Będziemy w tej recenzji troszkę się zagłębiać w te elementy fabuły i w elementy możliwych interpretacji, dlatego teoretycznie będą to spoilery, lecz wydaje mi się, że mamy do czynienia z filmem, którego nie da się zaspoilerować. Można mówić o tym, co się tam dzieje, ale w żaden sposób nie wpłynie to na odbiór tego filmu, bo dla każdego widza będzie on indywidualny i zupełnie inny. No właśnie, tutaj też wydaje mi się, że to jest film, który nie ma jednej interpretacji, który tak naprawdę pozwala widzowi trochę bawić się tym, co dostał na ekranie, ponieważ tych motywów jest aż tyle, że można wyciągnąć z tego bardzo dużo znaczeń i nie jest to powiedziane wprost, więc myślę, że to jest jeden z tych filmów, który daje nam po prostu wyciągnąć z tego to, co kryje się może w nas, może to, co chcemy widzieć, więc wydaje mi się, że nawet jeżeli powiemy, o czym on jest, to nie da to jednoznacznej odpowiedzi, co to jest. Chciałbym skłamać, że my sami wiemy, o czym dokładnie ten film jest, ale byłoby to kłamstwo i to w żaden sposób nie wpływa na odbiór tego filmu, ponieważ nie jest to film, który trzeba w 100% rozumieć, żeby go odbierać, żeby mieć jakiś pomysł na ten film. Sama reżyserka ucieka od jakiejś jednej interpretacji. W wywiadach ona mówi, że każda interpretacja jest właściwa. Ona, no nie wiem, tu od razu przychodzi mi na myśl Andrzej Wajda, który szedł w kino proste, bo jak widz musiał myśleć i nie rozumiał czegoś, to się wkurzał. Dlatego Andrzej Wajda w swoich filmach, no, wszystko było wyłożone jak krowie na rowie. Natomiast Jagoda Szelc uważa, że te filmy, że w zasadzie różne interpretacje, które ona słyszy, każda z nich jest prawidłowa. Każda z nich jest prawidłowa i każda z nich ją stymuluje w jakiś sposób. Czyli to by trochę sugerowało, że ona sama tak naprawdę nie ma pomysłu, nie wiedziała do końca, to może pójść we wszystkie strony i to nie jest złe, że ten film ma multum tych interpretacji. Trochę taka otwarta księga i myślę, że ona w pewien sposób cieszy się z tego, że jest tego aż tyle, bo z tego, co mówiła w wywiadach, to sama zaczyna widzieć wiele odniesień, jak słyszy taki feedback od widzów i dziennikarzy, także myślę, że każdy z was powinien się przekonać sam, co dostrzeże w tym filmie. I tutaj jedna uwaga na samym wstępie, że ten film jest w pewien sposób skonstruowany tak jak tradycyjne kino ze wstępem, rozbudowaniem, zakończeniem, ale nie oczekiwałbym, że na sam koniec będziemy mieli odpowiedzi na wszystkie pytania. Jest to typowy... Wręcz przeciwnie. Samo zakończenie stawia więcej pytań, wręcz jest takim kolejnym rozdziałem. Sam film w ogóle jest podzielony w ten sposób, że mamy tytuł Wieża Jasny Dzień, ale na samym wstępie film otwiera się hasłem Wieża, natomiast zamyka się hasłem Jasny Dzień. Mamy taką klamrę tutaj kompozycyjną, jeżeli możemy w ogóle w taki sposób mówić, w samym tytule, który normalnie powinien być jakąś wskazówką do jakiegoś zrozumienia tego filmu, ale jak wszystko stawia więcej pytań niż odpowiedzi, co jest tą wieżą, co jest tym jasnym dniem, bo film zaczyna się w sposób dość niepokojący, ale standardowy. Najpierw dostajemy kadry z góry. Najpierw są to jakieś hipermarkety i w sumie wygląda to bardzo przyszłościowo i to też, co warto zaznaczyć na wstępie, pierwsza plansza, pierwszy tekst, że film powstały w oparciu na przyszłe wydarzenia, czyli dzieje się gdzieś w niedalekiej przyszłości, stara się w jakiś sposób przewidywać to, co przed nami. Powiedziałabym, że to jakieś 20 lat w przód. A ja bym poszedł nawet szybciej, że może to być 5-10, nie ma tam jakiejś zaawansowanej technologii, która by nas naprowadzała na to, że jest to jakaś futurystyczna przyszłość. Jest to niedaleka przyszłość i wygląda ona dość blado. Fabularnie mamy tam parę elementów, które nawiązują do aktualnych dla
bohaterów wydarzeń. Między innymi w telewizji słyszymy o śmierci Dalaj Lamy i o kryzysie politycznym, który to wywołało. Trochę taka apokalipsa. Trochę to jest... jeden z tych motywów religijnych, które pojawił się też w filmie. Jest to jeden z motywów religijnych. Mamy cały czas jakiś problem uchodźcy, kryzys z uchodźcami. Główny bohater do drugiego mówi o mediach reżimowych, więc tutaj też jest to delikatne mrugnięcie okiem do widza, bo główna bohaterka żartuje z autyzmu i szczepionek, czyli jest to trochę coś, co my znamy z dzisiejszej rzeczywistości, ale mamy pamiętać, że to się dopiero zdarzy. I to też pomaga w jakiś sposób na interpretację, bo gdyby ten film od samego początku był umiejscowiony w teraźniejszości, to na pewno byłby gorzej odbierany. Na pewno by to utrudniło, bo widz spodziewałby się czegoś naturalnego i czegoś, co nie wykracza poza tą warstwę realizmu. Tak, i myślę, że film sam w sobie krąży trochę między tą sferą materialną i sferą duchową. I na początku dostajemy zdecydowanie więcej tego sakrum. Później dopiero zaczynamy poznawać bohaterów, w tym Kaję, która myślę, że sama w sobie jest głównym symbolem tej duchowości. No i później dopiero zaczynamy coraz bardziej bać się i bohaterów, i samej sytuacji, być może interpretować dopiero to w jakimś kontekście być może śmierci, być może pewnego niepokoju związanego ze stresem, jaki nawołują nam fabularnie bohaterzy. A jest też czego się bać, bo film jest naprawdę misternie skonstruowany pod względem technicznym, żebyśmy obcowali z nie tyle horrorem, co naprawdę dobrym dreszczowcem, a przybliżymy je już za moment. Cały czas w naszych myślach wieża Jasny Dzień w reżyserii Jagody Szelc i cały czas uprzedzamy przed spoilerami, jeżeli ktoś chce iść w ciemno na ten film, no to zachęcamy do odwiedzenia kin jak najszybciej i my jednak pozwolimy sobie na delikatne dywagacje na wszystko to, co zobaczyliśmy na ekranie, bo to wszystko raczej zachwyca. Jeśli chodzi o elementy czysto techniczne, jeśli chodzi o sam warsztat wykonania filmu, to też jest to jakaś nowa jakość w polskim kinie. Nie jest to w sensie, tak jak na przykład możemy ubolewać zawsze na wielki problem w polskim kinie, jakim jest dźwięk. W ogóle udźwiękowienie filmu, głośność powiedzmy dialogów w porównaniu z całą resztą, to tak ten film zachwyca swoją warstwą dźwiękową. Było słychać wszystko tak naprawdę, od, nie wiem, mruknięć psa do, ale też na przykład rozmów dzieci, które były dość ciche w tle, a jednak tle? Było to wszystko bardzo dokładnie słychać na ani kroku, znaczy w żadnym momencie nie było zatrzymania. Dokładnie tak i jeszcze co więcej, muzyka w tym filmie gdzieś tam też bardzo rzadko wysuwała się na pierwszy plan, a jednak jak nic innego pozwalała na budowanie tego klimatu, który praktycznie ani na moment widz nie miał poczucia spokoju. Cały czas jesteśmy zanurzeni w atmosferze, coś jest nie tak. Za chwilę wrażenie, że coś zaraz wyskoczy z ekranu, co się nie dzieje. Cały czas siedzimy jak na szpilkach i jest to standardowa metoda budowania suspensu, czyli dostajemy na początek trzęsienie ziemi i oczekujemy, że to się jakoś rozwinie, czekamy na to i obgryzamy paznokcie, nie wiedząc, co się dalej stanie. I to jest przepięknie wyegzekwowane. Na pewno też na to wpływają zdjęcia. Zdjęcia, ale też sama sceneria, która w Sudetach sama nawołuje takie skojarzenia, ale też czytałam o samym wyborze miejsca, w którym głównie dzieje się akcja, czyli domu, w którym spędzają czas główni bohaterowie, ponieważ ten dom nie jest w przypadku. Dokładnie takiego domu szukano podczas wyboru miejsca. I myślę, że to też robi dużą robotę, ponieważ dom jest w takiej pustelni, że tak powiem, i nie jest otoczony żadnym innym domem. Wszystko dzieje się na środku gór i nie wiem, dla mnie to jest przerażające samo w sobie. Przerażające i też na pewno oddziałuje na ekranie, że mamy do czynienia z prawdziwym domem. Tak jak w Call Me By Your Name ten dom w tych Włoszech był kolejnym bohaterem, tak tutaj scenografia i te Sudety i ta Dolina Kłodzka też przepięknie oddziałuje. To jest już coś, co powiedzmy Agnieszka Holland wykorzystywała w Pokocie. Piękno polskiej scenerii jako taki dodatek do tego filmu. Jeżeli mamy się promować na zagranicą, pokazujmy to, co najpiękniejsze w Polsce i temu filmowi się to jak najbardziej udaje. Ja jeszcze wróciłbym na chwilę do zdjęć, ponieważ tutaj one też w jakiś sposób wpływają na odbiór, na interpretację tego filmu. Pamiętam, że na samym początku, tak jak byłem zachwycony tymi zdjęciami
z helikoptera, tymi wielkimi kadrami, przestrzenią, tym samochodem jadącym, gdzieś tam wijącym się po drodze, co od razu na myśl przywołuje Lśnienie Stanleya Kubricka, gdzie też w samym tym widoku na ten samochód z góry było coś mega niepokojącego. Tak, tutaj mieliśmy dokładnie to samo. O tyle później te zdjęcia zaczynały wchodzić w troszkę elementy, które nie do końca... Amatorskie momentami? Taki był zamysł, między innymi użycie bliskich kadrów i takiego czegoś, czego się praktycznie w kinie nie stosuje za często, czyli zoom, bezpośredni chamski zoom na takie elementy, które dzieją się w czasie, jakieś takie na twarze zbliżenia. Coś, co tego się nie stosuje, ponieważ teraz nam się kojarzy to raczej z serialami paradokumentalnymi, czy też mokumentarami. Reality show. Reality show albo The Office. W tych dwóch sferach bym się poruszał. Na szczęście, gdy ten film zaczynał wyskakiwać troszkę z tych szyn dosłowności, wchodził w tę sferę literacką, tego już nie było. I to było na szczęście. Nie chcę udawać, że wiem, dlaczego tak się stało, dlaczego użyto tego elementu na początku. Może on miał wprawiać widza w takie jakieś zakłopotanie, może miał być elementem nadania realizmu, bo to jest kolejny element, który w tym filmie uderza. Naturalizm. Naturalność. Wszystko jest tam. Jestem skłonny uwierzyć, nawet pomijając te elementy nadprzyrodzone, które działy się w tym filmie, że coś takiego się zdarzyło. I co na to wpływa? Na pewno wpływają na to kreacje aktorskie i na pewno wpływają na to dialogi, które są... No wydają się improwizowane, prawda? W sensie, jak ja to oglądałam, myślałam nad tym, że może ona tylko narzucała pewną tematykę, a później to się wszystko dalej kręciło dzięki aktorom. A tak naprawdę okazuje się, że to jest tak perfekcyjnie dopracowany scenariusz, że wydawał się po prostu zwyczajną rozmową rodzinną, czy też wśród znajomych. Wszystko było zupełnie na odwrót, ponieważ te zdjęcia, cały scenariusz był najpierw trenowany w teatrze, później nagrywano to i później na podstawie tego próbowano to jeszcze bardziej ulepszyć. To dowodzi takiego perfekcjonizmu. Tak jak ci ludzie rozmawiają, jesteś w stanie uwierzyć, że tak ludzie normalnie ze sobą rozmawiają. Było sztuczne. Nie było to sztuczne, wszystko było naturalne. I na to też wpływały kreacje aktorskie, które były rewelacyjne, bo w tym filmie nie ma jakichś wielkich gwiazd, nie ma celebrytów, nie ma tych nazwisk, które byłyby w stanie przyciągnąć widzów. Zdecydowanie tak, których my możemy kojarzyć gdzieś tutaj z naszych okolic, ponieważ Dolny Śląsk się do tego filmu bardzo dołożył, na miasto Wrocław także. No i na ekranie zobaczymy m.in. Annę Krotowską, Annę Zubrzycki, Małgorzatę Szczerbowską, Rafała Kwietniewskiego, też tutaj znanego z Wrocławskiego Teatru, czy też nawet choćby z Pierwszej Miłości. I mój największy faworyt, mój ulubiony Rafał Ciel z Legnickiego Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej. Tutaj wszystkich, którzy chodzą do tego teatru, pozdrawiam, bo wreszcie Rafał Cieluch dostaje rolę, która może go gdzieś tam wybić na wyżyny. I myślę, że bardzo dobrze się sprawdził. Grał on męża głównej bohaterki Muli i myślę, że dialogowo ich sceny, nie wiem, nie najbardziej na przykład urzekły. Oni grali małżeństwo, które było bardzo naturalne, nie grało sztucznie tej swojej miłości. Nie było patosu. Nie, nie było. I to jest problem. To był problem, który w polskim kinie... Momentami powiedziałabym, że wręcz prześmiewcze i takie prymitywne były te dialogi. Ale tak związki wyglądają. Ale tak, ale to nie było takie sztuczne w stylu zróbmy coś naturalnego i pobawmy się grą słów, tylko to było faktycznie do uwierzenia. Bo tak ludzie ze sobą rozmawiają i to zaowocowało tym, że myślę, że ten film, pomimo tego, że recenzje, które gdzieś tam widzimy w internecie, oceny na tych portalach agregacyjnych pozostawiają wiele do życzenia, to myślę, że ten film zapisuje się w pamięć. Każdy, kto wychodzi z kina, w jakiś sposób o tym filmie myśli. Ten film zostaje. Biorąc pod uwagę bardzo pozytywny odbiór w Polsce i za granicą na festiwalu w Berlinie, no wieściłbym tutaj bardzo piękną karierę zarówno wszystkim aktorom, jak i wszystkim odpowiedzialnym za technikalia, jak i samej reżyserce Jagodzie Szelc, bo cały czas przypominam, to jest jej pełnometrażowy debiut. To się rzecz, która mnie zastanawia od samego początku tego filmu, to jest w jaki sposób debiutantka, która ma na swoim koncie etiudy kilka, które robiła w szkole filmowej, przekonuje Polski Instytut Sztuki Filmowej, żeby dali jej 2 miliony na skonstruowanie filmu, który jest tak trudny w interpretacji. 10 lat temu, 15 lat temu, nie do zrobienia. No. Teraz coś się ruszyło. To taka prawdziwa luka, tak mi się wydaje, w obecnym polskim kinie. I myślę, że może też Instytut dojrzał do takiej decyzji, że po prostu potrzebujemy takiego filmu. Biorąc pod uwagę, jak bardzo pół roku temu narzekałem na Polski Instytut Sztuki Filmowej, że dofinansowali Człowieka z Magicznym Pudełkiem, Bodo Coxa, ten film wydaje się, jakby był takim troszkę naprawieniem win.
Nowa jakość w polskim kinie. Tak zacząłem dzisiejszą audycję i wydaje się, że od jakiegoś już czasu możemy mówić o jakimś takim przewrocie. Objawieniu. Objawieniu. Na pewno bardzo takim kamieniem milowym był Oscar dla Idy i w ogóle samo pojawienie się Idy w przestrzeni polskich filmów. I Paweł Pawlikowski, który wrócił do Polski, wrócił do łaski i jest teraz bohaterem polskiego kina. Jest coś w tym takiego, że chyba to jest minimalne zaufanie młodym reżyserom. Coś, czego brakowało, myślę, przez ostatnie 20, może 30 lat. Po ten okres, kiedy skończyła się w Polsce komuna i mieliśmy wolność, o dziwo zahamował wolność w polskim kinie i sprawił, że ci twórcy, zwłaszcza ci starzy twórcy, którzy nie zdążyli wyjechać gdzieś za granicę, jak powiedzmy Kieślowski czy Polański, nagle stracili wiedzę, co mamy kręcić, jakie mamy robić filmy, jak nie możemy już walczyć z komuną, co my możemy pokazać na ekranie. I był na przykład Wajda, który no, ekranizował sobie kolejne jakieś tam wybitne polskie dzieła i to się sprawdzało i to było bardzo proste, przystępne dla widza. Teraz przykładem właśnie, jakim jest Jagoda Szelc czy Łukasz Palkowski, to mamy pokolenie nowych reżyserów, którzy wychodzą ze szkół aktorskich, gdzie byli uczeni przez ludzi, którzy już nie byli skalani tak bardzo komuną jak i wcześniej. Też starają się dotykać tych cięższych tematów, bo przez pewien czas wydaje mi się, że był jednak ten przesyt komediami, które nie do końca się sprawdzały, a teraz nie boją się dotykać tematów, które no nie są nie do końca wygodne, ale też nie w jakiś sposób historyczny, tylko bardziej emocjonalny. Na pewno to może wynikać z tego, że mamy teraz takie czasy, jakie mamy, że widz sam sobie dobiera treści, które chce oglądać. Nie jest skazany na telewizję, a do kina chodzi tylko dlatego, że bo lubi. Bo teraz nie musisz chodzić do kina, żeby obejrzeć najnowsze filmy, bo są bardziej lub mniej legalne źródła, kiedy możesz to mieć na wyciągnięcie ręki, więc pójście do kina jest swego rodzaju celebracją. I widz, okej, może pójść sobie na jakiś film prosty, pokroju dzieł Patryka Wegi, który jest teraz chłopcem do bicia, jeśli chodzi o polskie kino, przez wszystkich, więc wykorzystujmy to, jak ile się da. Ale ludzie chodzą. Ludzie chodzą, no bo okej, pójdziemy w towarzystwie i się pośmiejemy, ale też jest cała rzesza widzów, którzy oczekują czegoś ambitniejszego. Bo gdyby tych widzów nie było, nie odbywałyby się takie festiwale jak Nowe Horyzonty, jak Supraś, czy nawet festiwal filmowy w Gdyni. Tego by nie było, bo nie byłoby na to zapotrzebowania. A to, że takie filmy jak Wieża, Jasny Dzień się pojawiają, świadczy, że ludzie tego chcą i ja tego chcę, bo brakuje mi takich rzeczy w polskim kinie. Mam wrażenie, że w momencie, gdy umiera Kieślowski w 94, skończył się pewien etap w kinie, jakiegoś takiego kina metafizycznego i ludzie nie umieją tego jakoś podrobić, do tego nawiązać. Co więcej, gdy Ławski Andrzej przestał być aktywny zawodowo, też skończyła się pewna epoka i ten film, no jak mało który, naprawdę do tego Żuławskiego mi nawiązuje tym klimatem, chociażby z Opętania, gdzie każda scena była przerażająca, była budowana tym nastrojem. Ciary na plecach i mrowienie wszystkiego. Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o to, co udało się Jagodzie Szelc w tym filmie, to właśnie ten niepokój, ten podskórna świadomość, że coś jest nie tak i to nie potrzebujemy do tego nie taki wprost. Nie jest to wprost, właśnie. Ten niepokój zwłaszcza wynika z tego, że staramy się, oglądając ten film, znaleźć jakąś interpretację, znaleźć coś takiego, znaleźć klucz do tego filmu, znaleźć element, który by pasował, a tego nie ma. I no, to też wpływa na ten nie niepokój. Nie wiem, czy nie ma. Bardziej bym powiedziała, że nie ma jednego, ale jest dla każdego z nas. To znaczy mam wrażenie, że po prostu każdy z nas może wybrać sobie coś z tego filmu dla osobistego, być może. Myślę, że i ja, i ty mamy własne interpretacje i podskórnie wiedzieliśmy po filmie, jakie emocje to u nas wywołało i co dostaliśmy. Teraz należałoby zapytać przewrotnie, czy pomimo tego, że każdy ma inne interpretacje, bo to się zdarza każdemu. Ja mogę na przykład w tym filmie się doczytywać wielu aluzji biblijnych, wielu aluzji religijnych, zwłaszcza z krytyką chrześcijaństwa, ale krytyką tej religii dominującej w Polsce nie w sposób tak oczywisty i dosłowny, jak powiedzmy robił to Aronowski w zeszłym roku, tylko w sposób o wiele bardziej subtelny i nienachalny. Ale wierzę, że ktoś inny będzie miał zupełnie inny punkt widzenia. No i myślę, że to jest też bardzo merytoryczne, bo nawiązuje do samej Biblii, a nie jest to takie rzucanie haseł nawet. Ten film nie krytykuje kościoła, tylko myślę, że samą religię, jeżeli już. I dotyka tych tematów
świętych. A widzisz, ja myślę, że przeciwnie, może krytykować krytykować Kościół i podejście Kościoła do wiary, niekoniecznie samą religię. I sam fakt, że tutaj nie mamy zgodności do końca w tym, jak to wygląda, działa na korzyść tego filmu. Pytanie brzmi, które tutaj należałoby postawić, to czy ten film, o którym się pamięta po wyjściu z kina, czy w jakiś sposób zmienia twoje życie, twoje postrzeganie świata, czy jest to po prostu dwie fajne godziny, które spędzasz w kinie, wychodzisz z niego z kręćkiem, bo nie wiesz, co się zdarzyło, myślisz o tym i tyle. Czy ten film wywołuje jakieś takie zmiany w widzu? Czy w ogóle nie powinien tego robić? Mi się wydaje, że tak. To znaczy, nawet jeżeli nie wiemy do końca, co dostaliśmy, bo jest to trudny film, nie da się ukryć, że ja mam bardzo dużo znaków zapytania, jeżeli chodzi o konteksty, które przywołała Jagoda w tym filmie, to jest to taki punkt zaczepienia samej wiary. Nawet jeżeli nie Kościół, to właśnie to, jak my rozumiemy postrzeganie tej apokalipsy, śmierci, które no, są nieodłącznym motywem tego filmu. Nie wiem jak u ciebie, ale ja mam dużo przemyśleń po tym filmie. Bo ten film wywołuje przemyślenia i był trochę taką, nie wiem, wodą dla spragnionego na pustyni, żeby mieć film, który skłoni do przemyśleń. Już ten pokot, który wywoływaliśmy jakiś czas temu w kontekście zdjęć, był takim elementem, który na pewno pomagał, w jakiś sposób wywołał burzę, gdy wychodził. Co prawda była to dyskusja bardziej społeczna niż filozoficzna, no ale o tym filmie się mówiło i wywoływał różne skrajne dosyć opinie. Natomiast był bardziej społeczny. Był o wiele bardziej społeczny. Właśnie, ten tutaj film jest mniej polityki, jednak więcej tej filozofii i sakralności. Sakralności, filozofii i to jest dobre. Brakuje filmów filozoficznych, brakuje filmów, które zmuszają do przemyśleń, brakuje podnoszenia jakiejś tej poprzeczki w polskim kinie, ale też w kinie w ogóle, bo nie zamykajmy tego filmu tylko w tym, że jest to film polski, bo jest to film, który doskonale by się obronił, no mówię, gdyby nie to, że już mamy ten film wcześniej, widziałbym go z całą pewnością na Nowych Horyzontach albo gdziekolwiek indziej na festiwalach filmowych, które wymagają troszkę ambitniejszych dzieł. Tak, zgadzam się z tobą jak najbardziej i mam nadzieję, że reżyserka pójdzie w tę stronę i dalej będzie tworzyć filmy z tej kategorii. To wszystko, co już w tym momencie powiedzieliśmy, zatem podsumowując krótko, Wieża, jasny dzień, warto się wybrać do kina? Warto i myślę, że zrobię to jeszcze raz. I ja też myślę, że nie odpuszczę sobie takiej przyjemności, żeby mieć więcej tego materiału, żeby o tym filmie jakoś ładnie dyskutować, bo jest to film, który warto obejrzeć, nawet żeby może nie tyle się nim zachwycić, a jest się czym zachwycać, przynajmniej tak sądzę, ale żeby mieć jakiś punkt zaczepienia, bo o tym filmie będzie się dyskutować. Mam taką nadzieję przynajmniej, że będzie się dyskutować a nie da się o tym filmie dyskutować nie oglądając go, jak w przeciwieństwie do wielu innych filmów. Zatem polecam serdecznie i wspierajmy polskie kino, ponieważ no nie rozumiem. Oby więcej takich filmów i nie rozumiem głosów ludzi, którzy będą narzekać na polskie kino, a potem nie będą chodzić na dobre polskie filmy do kina, tylko będą wspierać te filmy, które są chałturą i później będą, nie wiem, będą później 3 miliony widzów. Ja tego nie powiedziałem, ty to powiedziałaś. No i cóż, zachęcamy wszystkich, bo jest fajnie. Wieża, jasny dzień w kinach od wczoraj. Serdecznie polecamy. To była audycja Coś Obejrzanego w Akademickim Radiu przez ostatnią godzinę. Byli z wami Ania Lalka, Józef Poznar, a audycję realizował Igor Macierzyński, za co mu serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Coś Obejrzanego.